Ludzie na walizkach, Bóg, życie i twórczość, last minute, 24 godziny chrześcijaństwa na świecie i tak dalej, wszystko to z piórem napisane Szymona Hołowni. Matko Boska, jaka pompa, koncert muzyki poważnej, później tusz. Wiem, że jesteś trochę wystraszony, ale tak, spokój się, szklanka wody na ostudzenie. Świadczą. Szymonie, zacznijmy od tego, że tytuł tego spotkania zaproponowałem taki, jak twoje najkrótsze zdanie w tej książce, a czytając książkę odnoszę wrażenie, że nie jesteś miłośnikiem krótkich zdań. Dwa krótkie zdania. Mamy skarb, zakopany w ogródku. Czy twój skarb też jest zakopany w ogródku, czy go już odkopałeś, czy jeszcze pilnujesz, żeby go nikt nie odkopał? Mówimy o Panu Bogu, o książce i o twoim stosunku do Boga, do Jego życia i do Jego twórczości. Napisałeś również w książce, że byłbym intelektualnym i duchowym samobójcą, twierdząc, że uda mi się opisać Boga, ale całe szczęście, bo to jest ryzykowne, że na targach książki powiedziałeś jeszcze w Krakowie, tę książkę będę pisał przez całe życie. A to ciekawe, że ty się do tej książki odnosisz, bo to już dość stara książka. Ja już dwie później wydałem nowe. No wszędzie można kupić tutaj na... Aha, bo one są ciekawsze, te nowsze. Ta książka kosztowała mnie bardzo dużo zdrowia i bardzo dużo nerwów i w pewnym sensie mam wrażenie, że jest moją dość spektakularną porażką. To jest ciekawe doświadczenie, że spotykam ludzi, którzy twierdzą, że tak nie jest. To znaczy twierdzą, że ta książka im pomogła, coś w nich otworzyła w jakiś sposób. No ostatnio spotkałem chłopaka, który mówi, że wręcz tam życie mu ratowało. Natomiast ja mam poczucie, że to jest moja najsłabsza książka. I może dlatego, że człowiek, który próbuje w jakiś sposób zamknąć Pana Boga w takim swoim myśleniu, czy w swoim słowniku, w swoim sposobie przeżywania świata, mówi tylko część prawdy o Nim, a część prawdy o Bogu jest nieprawdą. I to jest chyba ten ból, który tworzeniu tej książki towarzyszył. Pytałeś, czy mój skarb jest zakopany w ogródku? Znowu, pewnie po części wciąż jest. Pewnie spora jego część wciąż jest. Część nie. Część udało mi się odkopać. Czy też sama się odkopała, widząc z jakim zapałem ja to robię. Ale to jest praca na całe życie, rzeczywiście. To znaczy, to jest kopanie na całe życie. To jest rzeczywistość, która się nie kończy. No, to jest z tym skarbem, jest tak jak z tymi chlebami, które rozdawano i one się nie kończyły. One cały czas, wydawałoby się, że już dawno powinny się skończyć, że wiemy już to, co chcieliśmy wiedzieć, że wypełnione zostały nasze głody poznawcze, że pewne figury się domknęły, że to już jest to. A to się nie kończy i to cały czas jest więcej. To ekscytujące, bo to jest bardzo ekscytujące wierzyć w Boga, który jest większy ode mnie. Cały czas nie zdążać za partnerem w relacji. I rozumiem, że twierdzisz, iż odkopywanie skarbu jest naszym zadaniem na całe życie. Jeżeli ty go odkopujesz i ty dochodzisz stale do nowych skarbów, odkrywasz coraz to nowe skarby, tymi skarbami się dzielisz, na szczęście dzielisz się tymi skarbami ze swoimi czytelnikami i ze swoimi widzami w telewizji. Mimo to jednak budzisz wiele kontrowersji. Przytoczę tutaj kilka wpisów w internecie o tobie. Próbuję stworzyć, Szymon Hołownia, próbuję stworzyć nowy sposób mówienia o religii. Bezczelny tupetciarz, bywalec salonów, ma facet gadany, jest cięty na księży i kościół. I jeszcze jedno, jest solidnie zakotwiczony w kościele katolickim. Która z tych opinii jest prawdziwa? Nie wiem, bo ja nie śledzę opinii na swój temat. Jakoś chyba nie mam takiej potrzeby. Żyjemy w takich czasach, w których każdy może wyrazić dokładnie każdy sąd na temat każdego i to tak naprawdę nie ma kompletnie żadnego znaczenia.
w pewnym momencie wyznaczasz sobie, zakreślasz sobie krąg osób, które są dla ciebie ważne, istotnych bliźnich. I jeżeli ktoś z tych istotnych bliźnich coś powie, to bierzesz to sobie do serca i przepracowujesz to. Natomiast w internecie jest ściek. W internecie jest po prostu rzeka ekstrementów, które ludzie wylewają z wiadomych tylko sobie powodów, traktując to bardzo interesujące miejsce i bardzo takie zachęcające do jakiejś kreatywności, jak toaletę publiczną i to jeszcze anonimowo w dodatku. Więc ja mam bardzo ostrożne podejście, a w zasadzie w ogóle nie mam podejścia do opinii ani pozytywnych, ani negatywnych wygłaszanych na mój temat w internecie. Po prostu w ogóle mnie one nie interesują. Interesuje mnie spotkanie z człowiekiem, który mi coś mówi, że coś było dla niego ważne, albo że coś mu się w tym, co robię, nie podoba, że może powinienem zwrócić uwagę na coś innego. Ktoś pisze do mnie list, ktoś spotyka mnie gdzieś, ktoś znajduje czas, żeby napisać coś w jakimś takim sensownym i spójnym miejscu, jak choćby u mnie teraz na stacji 7, gdzie toczy się jakaś dyskusja, ale te wszystkie te wpisy z tych jakichś tam komentarzy czy z tych dużych portali internetowych nieinteresujące. One też nie są dla mnie. Ja mam też chyba taki dość zniesiony albo bardzo mocno ograniczony zmysł zastanawiania się nad sobą. To nie jest tak, że ja siadam rano, patrzę w lustro i myślę sobie, dzisiaj będę może w 10% tym, a w 60% tym, a w 8 będę atakującym Kościół jego przeciwnikiem, a w 12 zwolennikiem jeszcze coś dodam. Ja po prostu robię swoją robotę i staram się ją robić najlepiej, jak potrafię. Skoncentrujmy się właśnie na tym. Na twojej robocie, na tym, że sam odkopujesz skarb i zachęcasz innych, żeby szukali, żeby poszukiwali, żeby znajdowali i żeby dzielili się tym skarbem z innymi. No, trochę tak. To jest twoje powołanie. I chyba dlatego najbardziej lubicie młodzież, chociaż na sali są sami młodzi duchem, bo inaczej by tutaj na to spotkanie nie przyszli. Twój język, który mówisz o Bogu, o Kościele, o swojej wierze, jest językiem nie tylko dynamicznym, czasami zaczepnym, czasami takim bardzo dociekliwym. A tacy właśnie są ludzie prawdziwie wierzący, zadają pytania sobie, innym. Ty zadajesz pytania również sobie, zadajesz pytania Bogu także. Zadaję, no bo każdy rozumny człowiek zadaje takie pytania i to chyba jest oczywiste. Ja nie wiem, czy ja jestem, znowu nie przeprowadzam studiów nad samym sobą, czy ja bardziej trafię do młodzieży, czy też nie. Napisano na temat tego, co piszę, chyba kilkanaście prac magisterskich, jak jeden doktorat, co widziałem ostatnio. Ale ja tego nie czytam, bo ja po prostu dowiaduję się z tego, że piszę prozą i to jest bardzo śmieszne, jak się człowiek zaczyna w to wgłębiać. Natomiast ja mam też takie poczucie, że jakoś strasznie się w tym mówieniu o wierze fetyszyzuje młodzież, czy w kościele w ogóle się fetyszyzuje młodzież. Robi się z tej młodzieży, wszyscy powtarzają, młodzi, młodzież, młodzieży, młodzieżą. Odczepcie wy się od tej młodzieży, tak? Znaczy to są normalni ludzie, dorośli ludzie, którzy podejmują odpowiedzialność za swoje czyny, którzy chcą podejmować odpowiedzialność za swoje czyny. Dlaczego mam nad nimi skakać jak nad śmierdzącym jajkiem? Stosuję wobec młodych ludzi dokładnie te same kryteria, które stosuję wobec każdych innych. To nie są jakieś upośledzone pół dzieci, pół dorośli, których teraz trzeba zawinąć we wszystkie kołderki, żeby oni później mieli ten start w życie wiary dorosłej, jakiś łatwiejszy. Są dorośli. Dzisiaj wiek podejmowania ważnych decyzji obniżył się radykalnie, w każdej dziedzinie. Dlaczego ja mam hodować nagle ich w dziedzinie wiary w jakiś dziwny sposób? Traktuję ich jak dorosłych. Jesteście ciekawi? To ja wam odpowiem. Nie jesteście ciekawi, to jest wasz problem i wasza dusza. I wy się będziecie z tym borykać. To czy macie 16, czy 17, czy 18 lat, to co z tego, że dowód dostaniecie, jak będziecie mieli 18? Wasza dusza już jest ważna, tak? I już od momentu, pierwszego momentu świadomości musicie wziąć za nią odpowiedzialność. Natomiast jeżeli chodzi o te pytania, ja myślę, że nie da się bez pytań. Jeżeli są same odpowiedzi, to coś jest nie tak. I to widać, że czasem jest nie tak. Bo jeżeli są same odpowiedzi, to ja myślę, podejrzewam, że często jest lęk przed pytaniami. Bo jak się boisz pytań i boisz się przerwy w
słowotoku pewnym, którym sobie pewne, no właśnie to już zdradzam, pewne rzeczy zasłaniasz, to ja właśnie to podejrzewam, że jest jakiś kłopot, że ty mówisz dużo, żeby ukryć coś, co cię boli, że krzyczysz dużo, żeby ukryć coś, co w tobie gdzieś tam pracuje. Ja nie mówię, że każdy, kto ma tylko odpowiedzi, a nie zadaje pytań o wiarę, ma jakiś problem z wiarą, ale może jego problemem jest to, z czego sobie nie uświadamia, że mógłby pójść już dużo dalej, że cały czas jakby jest wbity w taki pierwszokomunijny garnitur, w którym mu jest ciasno i który pęka w szwach, a on dalej w nim tkwi. My w Kościele mamy bardzo dużo odpowiedzi, ale bardzo rzadko słuchamy pytań i boimy się tych pytań, dlatego że pytania mogą być bluźniercze, obrazoburcze, mogą wysadzić taką konstrukcję, którą wznosiliśmy przez lata bardzo pieczołowicie i z nią się czujemy bezpiecznie. Ta konstrukcja nie jest Panem Bogiem często, nie jest Kościołem, ale zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa. To znaczy to, że nikt nam nie przyjdzie i teraz nie zada fundamentalnego pytania i później nam się cały świat rozwali. Ja lubię pytać, dlatego że to jest naturalne, że to jest ludzkie, a poza tym, jeżeli jesteś z kimś w relacji, to wiadomo, że są w tej relacji różne momenty i są momenty takie, w których jest cisza, pełna spokoju, zaufania, opieki, oddania. Są momenty, w których jest opowieść, są momenty takie, w których trzeba słuchać i są momenty takie, w których boli i w których się nie rozumie. I wtedy się też pyta, ale już na innym tonie, egzystencjalnie się pyta, a nie informacyjnie. I to jest chyba normalne, bo nie wyobrażam sobie relacji z Bogiem. Zresztą patrzę w Ewangelię, czytam Ewangelię i widzę, że tam jest bardzo dużo pytań. Apostołowie zadają bardzo dużo prowokacyjnych pytań. Apostołowie, Matka Boża pyta. Ale Anioł się pojawia, zadaje pytania. Tak, ale apostołowie zadają pytania, czy można by powiedzieć, z naszej dzisiejszej perspektywy są to pytania bluźniercze. A oni je zadają. Tak? Oni nie mają jakiegoś, nie widzą jakiegoś pola siłowego, które otacza Jezusa, bo oni precyzyjnie identyfikują to, że jeżeli to rzeczywiście jest Mesjasz, bo oni jeszcze wtedy nie wierzą, że Bóg, kiedy z nim rozmawiają, ale że Mesjasz, tak? Że ktoś wyjątkowy przychodzi od Boga i coś tu się niesamowitego dzieje, że on się staje tak bliski, no to on się po coś staje bliski. On się nie staje bliski po to, żebym ja teraz go traktował znowu jak pomnik, tylko on się staje bliski właśnie po to, żeby się dać pokroić na kawałki jak chleb. I metaforycznie, i fizycznie. I on się chce rozdać. On się nie boi żadnego pytania, on się nie boi żadnej wątpliwości. Jest w życiu duchowym taki moment, który się z czasem rozpoznaje, że zwłaszcza jak ludzie są tak, ja też wiem po sobie, jak się komuś wydaje, że jest taki, że już tak się narobił w tej branży, prawda, że już z tym Panem Bogiem tyle już przeszedł i tak dalej, ale doświadczasz w pewnym momencie, że nadal jesteś słaby. I ja już to przerabiałem wiele razy, za każdym razem przerabiam raz jeszcze od nowa. Ten taki lęk, który pojawia się w człowieku przed pójściem do lekarza i odsłonięciem swoich wrzodów, swoich ran. Bo chciałoby się pójść do lekarza i dobrze wyglądać. Chciałoby się pójść do lekarza i popisać się, że jednak wszystko jest w porządku, a trzeba obnażyć swoją słabość. I my bardzo dużo tracimy przez to, że się Boga boimy w takich momentach. Że myślimy, że On się oburzy albo zgorszy, albo zawstydzi tym, że my przychodzimy i okazujemy Mu naszą słabość. Tymczasem Jezus, który przychodzi, przychodzi właśnie po to, żeby tej słabości dotknąć, żeby ją uleczyć, żeby każdej słabości, i fizycznej, i psychicznej, i duchowej, i tej związanej z grzechem, każdej. On się nie boi żadnego pytania i nie boi się żadnego naszego grzechu, żadnej naszej rany, którą nosimy. Tylko trzeba, idąc do lekarza, mieć świadomość, że żeby on wyleczył, to musi dotknąć tego chorego miejsca. Musisz jemu pokazać, a nie mówić, że wszystko jest w porządku, że dasz radę, że się tak starałeś, że to wszystko na pewno się kiedyś tam w mojej głowie domknie, że strasznie przepraszasz, że w ogóle przyszedłeś. To przyjście Jezusa, do którego też przecież nawiązywały te kolędy grane tutaj przez Pana, mam takie wrażenie, że to gdzieś nam umyka. No. Znaczy, że to już chyba powtarzałem nawet w tym mieście, bo podczas mojej ostatniej tutaj bytności, że my
tak Europa wierzy, znaczy ma problem z wiarą w boskość Chrystusa, my mamy poważny problem z wiarą w jego człowieczeństwo. Tak, bo czasami rzeczywiście jest tak, że nawet chrześcijanie boją się pytań i mają wątpliwości, czy to jest wynikiem mojej słabej wiary, to, że mam wątpliwości. Ja w takim wypadku, jak mam okazję rozmawiać, mówię, świetnie, masz wątpliwości, znaczy, że myślisz, znaczy, że chcesz dojść do prawdy. Sądzę, że Bóg właśnie jest tą osobą, która oczekuje takiego spotkania ze znakiem zapytania ze strony tego człowieka, który do niego przychodzi. Bóg jest otwarty na takie spotkanie. To, co powiedziałeś o lekarzu, no, Bóg nie dość, że się nie brzydzi naszymi wrzodami, naszymi chorobami, ale On naprawdę zachęca do tego i w Jego twarzy widać, chce Cię uleczyć. Czy masz... No, chcę, ale czy ja z tego korzystam? Bo jest to, co użyłeś tego słowa, które użyłeś. Słaba wiara. Czy nie ma czegoś takiego jak słaba wiara. Nie ma czegoś takiego jak mocna wiara. Albo jest wiara, albo jest niewiara. Znaczy nie można być trochę w ciąży. I to jest proste. Jeżeli wierzysz, to znaczy, że wierzysz. Że jest, nawet jeżeli to jest ziarenko, to już jest. I to już wystarcza. Dobry łotr miał ćwierć ziarenka. Albo jaką wiarę miał dobry łotr, który wisiał na krzyżu obok Jezusa. Jaka to była wiara? Tam w ogóle była jakaś wiara. Może to było nawet nie tyle wiara, co po prostu uprzejme zachowanie człowieka, który w ostatniej chwili chciał być miły dla kogoś, kto wisiał obok na krzyżu. Wydaje się facetowi, że jest królem, powiem mu, wasza wysokość. I to wystarcza. No właśnie, bo to mógł być albo lęk, albo przejrzał na oczy. Zobaczył, że ten, który koło niego wisi, to jest naprawdę Mesjasz. A zauważył to dopiero wtedy, tak, w ostatniej chwili życia. Tak, może tak było, nie wiem, jak umrę, to się dowiem. Natomiast ja mam szczere wątpliwości. Mam szczere wątpliwości. To, co ci goście, co chodzili z nim tyle lat, tyle miesięcy, nie rozpoznali go. Mówię, nie rozpoznać, no co, który z nich wierzył, tak? No przecież no nawet święty Jan, umiłowany uczeń, stoi pod krzyżem, a później dowiadujemy się, że dopiero kiedy wszedł do grobu ujrzał i uwierzył, tak? To znaczy, że do tej pory nie wierzył. To jest dojrzewanie wiary. No to jest dojrzewanie wiary, no ale to jaką oni mieli, w co oni wierzyli? To znaczy, ich świat się skończył w Wielki Piątek. Skończył się. Oni byli przekonani, że to jest koniec, że to jest klęska, że to jest upadek. To znaczy, jak Jezus idzie, jak to mówimy, do grobu, to oni też idą do grobu. To są ludzie, którym się skończyło wszystko. Nie, no ale uczniowie z Emos po prostu zawiedzeni wychodzą i idą się. Tak, ale Kościół się zaczął, ta cała historia, w ogóle oni uwierzyli w momencie, w którym dostali Ducha Świętego, nie wcześniej. A, no właśnie. I to był ten moment, w którym to się, cała ta sytuacja zaczęła się zmieniać. Więc nie ma czegoś takiego jak słaba wiara i nie ma czegoś takiego jak mocna wiara. Albo jest wiara, albo jej nie ma. I licytowanie się przed sobą nawzajem, czy przed Panem Bogiem, używanie tego określenia, że Panie Boże, moja wiara jest słaba, Panie Boże, moja wiara jest mocna, wprowadza nas w logikę zawodów sportowych. Wprowadza nas w logikę rangowania, takiego rankingu, prawda? Takiego przeskakiwania z pozycji na pozycję. Uruchamia cały system porównań społecznych. Uruchamia poczucie winy w nas. Uruchamia różnego typu frustracje, no bo przecież mogłem być tu, a nie jestem tam. Uruchamia się mechanizm znany z postanowień noworocznych, prawda? Czyli zakładam sobie imperialne plany, okazuje się, że raz się potknąłem i wszystko się wali. Więc mnóstwo różnych pułapek psychologicznych gdzieś tu się otwiera. Natomiast cała zabawa polega na tym, że to jest wszystko tak proste, że albo wchodzisz w te relacje z Panem Bogiem i żeby wiało z lewej strony, żeby wiało z prawej strony, żeby się nie wiem co działo, to mu mówisz: Jezu, ufam Tobie. I trzymam się zębami, czasami ale się trzymam. I myślisz tylko o Nim, a nie o swojej wierze, a On Ci całą resztę dodaje. To On w Tobie wierzy, to On się w Tobie modli, to On Cię później prowadzi, ale nie przypisujesz sobie siły sprawczej w tym wszystkim. To, co Ty możesz dać, to jest decyzja. W momencie, w którym, i nic więcej, w momencie, w którym próbujesz kombinować, robić duchowy fitness, ćwiczyć swoje piękne duchowe mięśnie, naszywać sobie charyzmaty jak sprawności na harcerskim mundurku, twierdzić, że już jesteś doświadczony, że już więcej wiesz, że widziałeś, że coś... Wszystko śmieszne.
Albo idziesz i to jest wszystko, co masz, albo nie idziesz, tylko zajmujesz się sobą i opisujesz sobie, wystawiasz sobie świadectwa energetyczne, prawda, i zaznaczasz tam sobie, czy dzisiaj jest bardziej czerwono, czy bardziej zielono, czy bardziej żółto. No nie do końca się mogę, jednak mogę się z tobą zgodzić, ponieważ moje doświadczenie jest takie, że jest jednak, są jednak jakieś etapy wiary. Ja muszę się bardzo wysilać, żeby moja wiara była pełna. Ja też wołam jak apostołowie, Panie, przymnóż mi wiary. Wierzę, ale przymnóż mi wiary. To nie jest tak, że jest pewna sytuacja stała. Ja upadam, ja się przewracam, moja wiara słabnie. Potem wołam do Boga, Bóg wyciąga do mnie rękę. Znowu wstaję, znowu się czuję mocniejszy. Nie wiem, a ty uważasz, że jest cały czas jednakowo. Nie, tylko inaczej opisujemy tę samą rzeczywistość. Ty opisujesz, wiesz, światło, natura korpuskularno-falowa. No. Ja opisuję falowo, ty korpuskularnie, albo odwrotnie. Więc dokładnie mówimy o tym samym. Ja mówię o tym, że w tym procesie wiary, oczywiście, że to jest proces, to nie jest punkt, tak, że idę gdzieś, coś się dzieje. Natomiast ja mam poczucie, że to nie jest podróż, którą można wyrazić w odległości. To znaczy, ja się w tej podróży nie posuwam do przodu. Ja się w tej podróży co najwyżej mogę posuwać w głąb. Natomiast jakby to poczucie, że stoję w miejscu w pewnym sensie, że siebie nie przeskoczę, że nie jestem w stanie, choćbym się bardzo starał i nawysilał, i nastękał, i napróbował, przeskoczyć siebie samego w mojej słabości, w tym, kim jestem, nie doprowadza mnie do frustracji. Okej, nie przeskoczę, to zgoda, ale ja muszę ćwiczyć, ja muszę trenować. To ćwicz. Jak mięśnie nie ćwiczę, to mięśnie zanikają. To ćwicz, jeżeli wiary nie używam, to wiara zanika. No to świetnie, to ćwicz, to trenuj, to ja znam takich, co sterydy nawet biorą w tej dziedzinie. Można różne rzeczy robić. Ja mam inną metodologię. Ja się staram nie ćwiczyć, nie wypracowywać nie wiadomo jakich muskułów. Oczywiście z pomocą łaski Bożej. Jak dobrze. Pan Bogu na pewno jest przyjemny, że zgodziłeś się na odrobinę jego pomocy w tym wszystkim. A muszę się zgodzić. Tak. To myślę, że łaska Boża jest naprawdę teraz zaszczycona. Żartuję oczywiście. Jeżeli ty działasz bez łaski Bożej, to cię podziwiam. Nie, bo to nie jest możliwe. Ja nie wiem, bo ja nie mam w sobie miernika, który by mi pozwolił ocenić, czy dzisiaj mam w sobie 20 czy 30% łaski Bożej. Natomiast różnica może w tym myśleniu, bo ja myślę, że mówimy o tym samym, tylko inaczej. Jest taka, że ja się koncentruję nie na robieniu, a na pewnym takim starym porzekadle, które mówi, że kto z kim przestaje, takim się staje. Ty latasz i przygotowujesz, jak jedna z sióstr, posiłek, wzniaślasz się po prostu i tak dalej, ja siedzę i słucham. A przynajmniej chcę siedzieć i słuchać. Kto z kim przestaje, takim się staje. To, co w pewnym momencie odkrywasz, przynajmniej ja odkrywam, nie będę ci wmawiał, co ty odkrywasz, jest to, że ja nie mogę zrobić, ale mogę z nim być. I wtedy on zaczyna robić. I to, co ja mogę robić, to starać się z nim być. Bo to jest moja walka, to jest mój wysiłek, cały mój wysiłek wielki w wierze, cały mój po prostu pot i znój i te ćwiczenia wewnętrzne i duchowe polegają na tym, żeby z nim być. I jak ja jestem z nim, to on załatwia resztę. I to się dzieje. Ale siedzisz i słuchasz. No. Nie, że jesteś w osobnym pokoju, wierzę, odpoczywam, bo wierzę. Ale to też robię. Tak, ale przede wszystkim siedzisz i słuchasz. Nie tylko siedzisz. Tak, tylko że... Zadowolony, że wierzysz. Siedzę zadowolony, że wierzę. Nie, jak... Słuchasz. Czyli aktywna wiara. Posłuchanie jest rodzajem aktywności. No wiesz co, jakby związek chcieć budować, czy przepraszam, że znowu się ucieknę do takiego porównania, no ale to też, no Bóg jest relacją, tak? No, z jakiegoś powodu. I my też żyjemy w relacjach, cała wiara jest relacją. Jeżeli to by się opierało tylko na tym, że mam siedzieć i słuchać, to bym chyba zwariował. Ja mam w tym być, ja mam w tym żyć, ja mam w tym się poruszać, ja mam o tym, ja mam w tym odpoczywać, ja mam w tym spać, ja mam w tym jeść, ja mam się w tym bawić, ja mam w tym oglądać serial, ja mam po prostu spotykać się z przyjaciółmi, chodzić do kina, ja wszystko w tym mam robić. No i tu się zbliżamy jednak. To jest zanurzenie się, a nie jakiś aktywizm.
Ja też mam w swojej karierze duchowej taki moment właśnie takiego biegania, wypracowania, jak to czasami piszę, wypedałowywania łaski, tak, w jakiejś elektrowni. Tak, że siedzę i po prostu jak się tam napedałuję, to się ta żarówka zaświeci. Nie zaświeci się. Już jestem dostatecznie stary, żeby wiedzieć, że się nie zaświeci. Że to zupełnie gdzie indziej są te kable. I to jest moim zdaniem najtrudniejsze w tym wszystkim. Bo fajnie jest wejść w relację z Panem Bogiem i powiedzieć, czy fajnie, czy nie fajnie, ale jest taki schemat w nas, że ja teraz pójdę i to będzie jedna z kolejnych rzeczy, które w życiu będę robił i to będzie być może najważniejsza rzecz, ale ja ją będę robił. Że ja będę posuwał się na drodze, że ja będę tutaj uzyskiwał, będą sukcesy, będą pułapki, będzie to, będzie tamto i tak dalej, i tak dalej. Będzie to od początku do końca dzieło moich rąk. Jasne, Pan Bóg w tym wszystkim, łaska Boża, z pomocą, Panie Boże, pomóż mi w tym, Panie Boże, a może byś rozwiązał ten problem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę w momencie, w którym przyjdzie kryzys, w którym uderzą te wiatry, w którym się zerwie to wszystko, to zobaczysz, że stoisz po prostu i masz gacie spuszczone na środku rynku, bo zostałeś sam z tym wszystkim. Są takie momenty, ja o tym wiem ze swojego doświadczenia, kiedy kończą się argumenty, kiedy kończy się ten power wypedałowany właśnie, to poczucie, że napracowałem się i w związku z powyższym jestem zakorzeniony w wierze i trudniej mnie będzie wyrwać. Budowałem mój dom na skalę i te wszystkie takie różne inne historie. I zostaje ci tylko jeden powód. I tym powodem jest Jezus Chrystus. I albo decydujesz, i wszystko inne się nie zgadza. I albo idziesz i mówisz, robię dalej tak i tak. Tylko i wyłącznie już teraz ze względu na ciebie, bo ci ufam, bo wszystko inne się rozpieprzyło. Wszystkie podpórki, jakie były dostępne, wypedałowane, wypracowane, odłożone, skrzętnie zrobione i wypielęgnowane w tysiącu różnych nabożeństw. Albo to jest ze względu na ciebie, albo w ogóle tego nie ma. I dlatego tak bardzo dużą wagę przykładam do tego, że wiara jest w znacznie mniejszym stopniu robieniem niż byciem. Ona ma być byciem i niczym więcej. Robienie jest konsekwencją, jest skutkiem, jest formą, w której wyraża się moje bycie. Ale dopóki ja się cały ze wszystkim, nie w taki jakiś totalitarny sposób, ale w relacji nie zanurzę, a zanurzyć się mogę tylko wtedy, kiedy się go przestanę bać, jako agresora, który przychodzi i czyha na to, żeby wypróbować mnie, w dwóch kluczowych momentach, w których ludzie zwykle mają problem z chrześcijaństwem, czyli w momencie cierpienia i w momencie przyjemności, jeżeli zaufam, że on nie jest tym, kim ja podejrzewam, że on może być, czyli proste przeniesienie historii z Księgi Rodzaju. Jest Bóg, wierzymy. Demony też wierzą i drżą. Wiara demonów oparta na lęku. Ilu z nas taką w sobie nosi? On jest. Ale on nie jest do końca po mojej stronie. On jest inny. On będzie mnie wypróbowywał. On będzie mi obcinał rękę po to, żebym udoskonalił swoje bieganie na dwóch nogach. A obecnie później jeszcze tą nogę, żebym się wyćwiczył w tym bieganiu na jednej, bo on taki jest. On ma swoje sprawy, my mamy swoje sprawy. I dopóki my będziemy się go bali, bo on ma swoje sprawy, a my mamy swoje sprawy, i on może do końca pewne rzeczy nie rozumie, jak wyglądają warunki tutaj życia na ziemi, z czym się my musimy zmagać, bo jest gdzieś tam, to nie będzie relacji. Nie będzie relacji, to nic nie będzie. Znaczy, dopóki my tak będziemy myśleć, że on tak myśli. Aha. Dopóki my będziemy myśleć, że on taki jest. A on taki nie jest i zrobił wszystko, co mógł, żeby nam pokazać, że taki nie jest, no bo co się stało 2000 lat temu? No przecież nie mógł bardziej już. Znaczy, co może jeszcze zrobić? Żeby nie naruszać ludzkiej wolnej woli, nic więcej już nie może zrobić. Bo wszystko więcej, co by zrobił, byłoby naruszeniem ludzkiej wolnej woli, do czego on się nie może posunąć, dlatego że to jest z ludzką wolą, jest tak dokładnie, no raz coś zrobisz, już jest koniec. Tak? To znaczy, wystarczyłoby jedno najdrobniejsze naruszenie, jedno najdrobniejsze zmuszenie, jedno najdrobniejsze gdzieś dotknięcie tej świętej sfery, którą on każdego z nas otoczył, żebyśmy znowu wszyscy jako rodzaj ludzki zaczęli być kukiełkami w jego ręku. No bo jeżeli raz to zrobił, to już zawsze nie ma wolnej woli już wtedy.
Tak, bo zaprzeczyłby samemu sobie, nie byłby konsekwentny. No dał wolną wolę, tak? Więc... I w tym nas upodobnił do siebie, przez tą wolną wolę. Dokładnie tak. I teraz jest pytanie, czy my w ramach tej wolnej woli, bo my nie jesteśmy, ja mam wrażenie, ja jestem, mówię o sobie, ja nie jestem chętny do tego, żeby na bazie tej wolnej woli, to nie jest łatwe budować te relacje, prościej jest w obrzędzie, prościej jest w pewnym spoceniu się w wierze, tak? Napracowaniu, wypracowaniu, zrobieniu, wejściu w pewne ramy, no bo wtedy cię to niesie, bo ten prąd gdzieś płynie. Ale jeżeli stajesz i musisz podjąć taką osobistą decyzję, czy to jest dla ciebie ktoś ważny, czy nie jest dla ciebie ktoś ważny, no to się zaczynają schody, bo to jest dopuszczenie kogoś do największej bliskości i intymności z sobą. Bo to jest wpuszczenie go do swojego wewnętrznego sanktuarium. I to ja mam taką kartkę, kiedyś mi znajomy dali, jak Jezus stoi, puka do drzwi i podpis jest Jesus is coming, look busy, tak? Wyglądaj na zajętego. To mniej więcej można być zajętym odmawianiem różańców, litanii, równie dobrze jak zajmowaniem się, nie wiem, sportami ekstremalnymi albo na przykład alkoholizowaniem się rekreacyjnym z gronem przyjaciół. To już każdy sobie wybiera rodzaj aktywności, ale on tam stoi za tymi drzwiami. Jest czasem tak, jak powiedział poeta, że Jezus przechodzi obok pokryjemu, puka do drzwi twoich, a ty wołasz, nie ma mnie w domu. To oczywiście nie jest dosłowny cytat, ale idea jest taka. Że czasem mówię, Panie Boże, fajnie, ale nie ma mnie teraz. To znaczy, no bo Pan mógł, no, jakiś napisałem taki tekst i dałem mu tytuł nawiązujący do filmu Marka Kotryskiego, Jezus jest jakiś inny, no bo On jest jakiś inny. I on jest dziwny. Od samego początku był dziwny. Jak się urodził, później te wszystkie rzeczy, które robił. No kto by jakby był, kto z nas, na logikę biorąc, jakby był Mesjaszem, miał jakiś ważny message do przekazania, 30 lat się zajmował jakimiś robotami w drewnie. Że to jest strata czasu mesjańskiego na ziemi, no taka, że zęby bolą. Później rozgrywanie tego całego interesu, tak jak on to rozgrywał. No teraz piszą różni specjaliści marketingu, że to był specjalist zarządzania i w ogóle genialnie mu to poszło. No jak mu to poszło? No, ja to wszystko mówię, pierwsza rzecz, którą ja bym zrobił, jakbym na jego miejscu po zmartwychwstaniu, to bym poszedł i bym pokazał Piłatowi, Kajfaszowi, całemu temu towarzystwu i pokazał, no i co? Tak? I byłoby to po prostu też nie tylko akt jakiejś mentalnej zemsty, ale danie świadectwa prawdzie, tak? No, jak oni by się ponawracali, to by aż poczało, tak? Dlaczego tego nie było? Jest jakiś dziwny, jest inny, tak? Zamiast zrobić triumfalne po zmartwychwstaniu, wielką pompę, w ogóle event, to ja, nikt inny, on się tu się pojawi, tam się pojawi, z tymi porozmawia, gdzieś tam pójdzie, znowu się gdzieś pojawił, znika, nie wiadomo o co chodzi, tak? Gdzie jest logika? On jest jakiś inny. I to jest też najbardziej fascynujące, że on jest jakiś inny. Że moje drogi nie są waszymi drogami, a wasze drogi nie są... Tak, i to jest to, co w tej książce też o tym pisze, o tej teologii apofatycznej, którą przede mną odkrył wschód chrześcijański, tak? I tym ich myśleniu, że jeżeli coś mówisz o Bogu, nawet mówisz, że Bóg istnieje, to nie mówisz prawdy o Bogu, dlatego że używasz słowa istnieje w sposób, który Bóg nie istnieje, tak? Bo Bóg istnieje w inny sposób niż to istnienie, o którym ty mówisz. Tak, im bardziej wchodzisz w Boga, tym bardziej wchodzisz w chmurę, bo Bóg nie wiedzy, nie ma, nie wiem. I im więcej wydaje się, że wiesz, tym więcej nie wiesz. Niesamowity, bo to jest paradoks w sensie dosłownym, że mamy Boga, który jest tak nieprawdopodobnie inny i tak nieprawdopodobnie taki sam, bo jest człowiekiem. Dlatego przez pierwsze 4 czy 5 wieków chrześcijaństwa wszystkie herezje dotyczą tak naprawdę tego samego. Znaczy pogodzenie natury boskiej z naturą ludzką w Chrystusie. Nie, no jak to połączyć? No, 100% Boga i 100% człowieka w jednej istocie. I to też daje 100%. I to też daje 100%. To jest w ogóle nie... No bo oczywiście później siedzisz i rozkminiasz, tak? Zaczynają się pytania techniczne. To znaczy, co znał wszystkie języki świata, a jeżeli znał, to dlaczego nie używał? To jest jeszcze tam humorystyczne, ale czy jeżeli wiedział, jak to się skończy, to co? To popełnił samobójstwo, tak? Tak naprawdę. No bo zgodził się na śmierć, którą mu zadano, w zasadzie mógł tego uniknąć, więc jakaś forma samobójstwa. I tak dalej, i tak dalej. Można się zastanawiać nad tą świadomością mesjańskiej Jezusa. Można brać, ale też można wiele ciekawych rzeczy wypatrzeć w tym wszystkim, bo pytania o świadomość mesjańską Jezusa, o to, czy ona na przykład ewoluuje, czy ona od samego początku jest taka sama,
jak ona się zmienia, czy ona się zmienia w kontakcie z uczniami, czy ona się nie zmienia, to są fascynujące pytania, nad którymi bibliści siedzą, piszą grube książki i pewnie do końca świata będą się gdzieś zastanawiać. To fascynujące zagadnienie. I dla Państwa też będzie czas za chwilę na zadawanie pytań. Będzie taki moment, za chwilę przejdziemy tam z mikrofonu, proszę się przygotować. Ale Szymonie, jeszcze jedno pytanie, jakby jest konsekwencją tego, co do tej pory mówimy. Jan Paweł II powiedział takie słowa, że dzisiejszemu światu potrzeba nie tyle nauczycieli wiary, ile świadków wiary. Ty odcinasz się od tego, że ty nie jesteś świadkiem wiary. Nie chcesz, żeby ktoś się naśladował. Ale w moim przekonaniu świadek wiary to nie jest ten, który mówi, patrzcie, jaki jestem świetny, święty, naśladujcie mnie. Świadek wiary to jest ktoś, kto żyje na co dzień, to o czym przed chwilą mówiłeś, zanurzony w Jezusa Chrystusa i Jego życie oglądane przez innych, bo jesteś oglądany, jesteś obserwowany. Szczególnie każdy z nas jest oglądany przez środowisko, w którym funkcjonuje. Twoje środowisko jest wielokrotnie, stukrotnie większe. Ludzie cię obserwują. Obserwują cię jako człowieka, który mówi o Bogu, pisze o Bogu. Chcąc, nie chcąc, jesteś świadkiem wiary. Nie chcąc. Bardziej nie chcąc. Nie chcąc i nigdy się tak nie będę pozycjonował. Dla mnie, jeżeli nawet czasami dzielę się tym, co przeżywam, nigdy nie zaryzykowałbym takiej sytuacji, w której miałbym poczucie, że czyjaś wiara wisi na mnie i na tym, co, jak ja się zachowam, albo co zrobię, albo co ja będę myślał. Ja mogę jeszcze w życiu różne numery wykręcić, bo życie się różnie układa i to nie zmienia faktu, że Jezus Chrystus ma sens. To ja już od dawna już głoszę też taką tezę, że na przykład z księżmi ja mam ten problem. To znaczy ja mam taki problem, że ja nie mam z nimi problemu, jeżeli grzeszą. To znaczy mam oczywiście, bo jest mi przykro, że robię jakieś głupie rzeczy, ale ja nie oczekuję od księży, że oni będą ideałami moralnymi, bo ja nie chcę, to znaczy nie mogę tego oczekiwać. Ja oczekuję, że oni będą sprawowali sakramenty w sposób godny i że będą mnie uczyli wiary, tak? To znaczy będą mi przekazywali wiarę. Natomiast jeżeli się to przekazywanie wiary będzie odbywało wyłącznie ustnie, czy w jakichś innych formach, ale okaże się, że ten człowiek ma sam z nią problem, to czy to zmienia sens przesłania? Czy jeżeli listonosz się źle prowadzi, to Poczta Polska nie ma sensu? Nie wydaje mi się. Więc ja chciałbym jakby uciec od tego, takiego myślenia w kategoriach, które dzisiaj jest bardzo modne i do którego też trochę nawiązuje oczywiście to, o czym ty mówisz, że trzeba świadków, a nie nauczycieli nawet, którzy tak mówią. Bo w tym to jest piękne i ważne i to jest w zasadzie jedyna metoda, w cudzysłowie, nawracania. Bo od samego początku w chrześcijaństwie tak było, że ludzie jedni patrzyli na drugich ludzi, tych wierzących i coś się nagle zaczynało w nich dziać i szli za tym, tak? Natomiast jest tym też pewna pokusa, która jest właściwa dzisiejszemu światu, który jest oparty na podglądaniu. I oparty na tym, na czym podglądanie jest ufundowane w istocie, to znaczy na delegowaniu odpowiedzialności za swoje życie na tak zwanych celebrytów, na ludzi, których widać w telewizji, na ludzi znanych itd., itd. Ja już nie muszę brać odpowiedzialności za część swojego życia, ponieważ oni tę część życia przeżywają za mnie. Oni za mnie muszą być moralni, oni za mnie muszą być wspaniali, oni za mnie muszą być błyskotliwi, oni za mnie muszą być decyzyjni, oni za mnie to, oni za mnie tamto. I ten mechanizm dotyka księży, znanych i nieznanych, dotyka gwiazdy telewizji, dotyka różnych osób. Ja nie chcę nikomu pozwolić na to, żeby sobie na mnie, że tak powiem, ćwiczył delegowanie odpowiedzialności. Tak i gapił się i mówił, aha, Hołownia żyje w ten sposób, to znaczy, że ja będę teraz wierzący, nie żyje w ten sposób, to znaczy, że ja będę niewierzący. Zupełnie nie, to znaczy za szybko, tak? Sam sobie podejmuj decyzję, to jest twoje życie i powstrzymaj swoje ręce od wchodzenia mi na grzbiet, tak? Nie będzie tak łatwo. Natomiast oczywiście jest tak, że to, co ja próbuję robić i to, co sprawia mi najwięcej przyjemności, to próba zapisywania jakichś moich odkryć na tej drodze, jakiegoś zmagania się z tą materią. Nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której byłbym obwożony po Polsce, co czasami
Czasem mam wrażenie, że tak by było chyba najlepiej, jako taki pan z telewizji, którego będzie się wystawiało na środek sceny i mówił: o, zobaczcie, on jest w telewizji, ale nadal jest pięciopalczysty i wierzy w Jezusa. Powiedz nam, Szymon, jak to jest mu wierzyć w Jezusa i być w telewizji? Aleluja, Pan Bóg zrobił w tej wielkiej rzeczy. Jezus, Maria, ludzie, kochani, rozmawiajmy o, nie wiem, o dogmatach rozmawiajmy, rozmawiajmy o tym, jak jest Kościół zrobiony, rozmawiajmy o tym, co Jezus Chrystus mówi. Przestańcie rozmawiać o mnie. Jan Chrzciciel miał w tej dziedzinie bardzo proste odpowiedzi, bardzo konkretne i bardzo mi się one podobają, tak? Znaczy, odczepcie się wszyscy ode mnie raz na zawsze. Jest Jezus Chrystus, zajmujcie się Nim, a nie kombinujcie, czy Hołownia tak, czy Hołownia inaczej, czy ojciec Krzysztofowicz tak, czy inaczej, czy jeszcze ktoś tam. Przede wszystkim się zajmij sobą. Ja jako twój brat mogę spróbować powiedzieć ci, jak było w pewnych momentach u mnie, czy jest, jeżeli zbudujemy taki rodzaj więzi. Mogę ci powiedzieć o moich odkryciach na tej drodze, mogę ci powiedzieć, co widziałem w tej podróży, ale ty tę podróż będziesz musiał przejść sam. I tylko tyle. I tylko tyle i aż tyle, bo rozmowa o wierze nie jest czymś, co przychodzi nam dzisiaj w sposób naturalny w Polsce. Bo ja to obserwuję od czasu, w którym zacząłem w zasadzie chyba pisać na tematy kościelne, czy związane z wiarą, gdzieś pewnie od jakiegoś 2002-2003 roku, że są znowu dwa bieguny. Że albo my mówimy o wierze w sposób konfesyjny, taki skrajnie konfesyjny, tak? To znaczy taki, w którym są te wszystkie izmacje kościelne, w którym to jest wszystko takie uznieślone, jest ta polszczyzna, prawda, umiłowany, kroczy, czyni i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony jest po prostu bulwar, jest po prostu rynsztok, jest po prostu syf, tak? To znaczy ten taki tradycyjny, bardzo głęboko zakorzeniony polski antyklerykalizm, paradoksalny, wydawałoby się, chrześcijańskim narodzie, ale bardzo silny w naszym narodzie. Więc albo jedno, albo drugie. W ogóle, albo prawie w ogóle, nie ma dyskursu o wierze, o sprawach związanych z duszą, z tym, że my jesteśmy jednak z trzech wymiarów, a nie z dwóch, w codzienności. Że ja znam bardzo wielu ludzi, którzy w momencie, gdy dochodzimy do wiary, pojawia się takie zakłopotanie. Taka nieśmiałość połączona z lękiem, że ja źle wypadnę, że ja nie wiem, że w zasadzie chodzę jak słoń w składzie z porcelaną. To jest zupełnie nieużywana sfera. To jest tak, jakby jakiemuś po prostu, czasem mam wrażenie, takiemu stałym szacunkiem dla osób mających rozwinięte mięśnie i zajmujących się wyłącznie spożywaniem steaków oraz odżywek Rocket Fuel, Double Blast oraz innych, ale gdyby komuś takiemu okazać czytać Norwida albo Słowackiego, prawda, i o tym mówić. On się tak niezręcznie czego coś słyszał, prawda, ale nie ma do tego języka i może nawet go to porusza, ale on nie umie o tym powiedzieć, bo nie wykształcił narzędzia. To zaczyna być bardziej wstydliwe niż wiele rzeczy, które do tej pory były szalenie wstydliwe. Znaczy, to już dawno jest znacznie bardziej wstydliwe, można powiedzieć. Jak się patrzy na to, że o wszystkim można dzisiaj powiedzieć, na przykład, co się wiąże z radosną sferą seksualności, która kiedyś była tabu, a dzisiaj wiara jest tabu. I to jeszcze takim gorszym niż seks 20 lat temu albo w czasach mieszkównych. To jest fascynujące, jak się to wszystko pozamieniało miejscami w kulturze. W Piśmie Świętym czytamy, że wiara się bierze ze słuchania. Ty jednak mówisz, kiedy piszesz, to mówisz, kiedy pokazujesz się ludziom, to mówisz o Bogu. Chyba w nadziei, że mówisz rzeczy takie, żeby ludzi zachęcić, przede wszystkim pobudzić do myślenia. To porównanie mi się podoba, że czujesz się jak Jan Chrzciciel, który nie zwraca uwagi na siebie, tylko mówi: patrzcie, za mną idzie ten, który jest ważniejszy ode mnie, jemu nie jestem godny i tak dalej. Ale przyjmujesz taką, ludzie cię obserwują. A ich obserwują, jak nie mam nic innego do roboty. No co ja na to nie, robią to dlatego, że jest im to potrzebne. Nie dlatego, że nie mają nic do roboty. Że chcą cię oglądać jako człowieka, który w pewnym sensie ich reprezentuje. A możesz tego nie chcieć, ale tak jest. Możesz się temu sprzeciwiać, ale tak jest. Nie, no to okej, okay, no ale ja nie chcę. Tak, znaczy, możecie zarobić co chcecie. Ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali, kiedy jest okazja do rozmowy i możemy rozmawiać. Żebyście czytali moje książki. Ale żebyście się na mnie nie gapili, tak? No bo to coście przyszli zobaczyć, tak? Przepraszam, zapytam. No właśnie, zapytam. Za klasycznym tekstem. Więc to dla mnie jest...
Znowu, ja może dlatego, że jestem rzeczywiście jakoś tam dotknięty i nadgryziony tą telewizją i tym wszystkim. Ja po prostu lubię, jak się ludzie na mnie gapią, poza kontekstem, w którym daje się, żeby jestem w telewizji i ludzie się wtedy na mnie gapią i to jest jakby stosunek pracy, tak? To znaczy ja się zgadzam na to, że ja się pokazuję. No, dajesz coś po prostu, tak. Trudno. Natomiast trzeba się nażyć. Takie, no to bardzo rzeczywiście jest trafna obserwacja, jeśli chodzi o motywy podjęcia zajęcia w telewizji. Ale tutaj też nie stoisz za zamkniętą kurtyną, myśmy tą kurtynę odsłonili. Bo jakbyś nie chciał być widoczny, proszę bardzo, zasłonimy kurtynę. Jasne. Tylko to, co ja bym chciał, o czym ja bym chciał mówić, to, że ta wiara, czy to doświadczenie jest ciekawe w sensie uniwersalnym. Że to naprawdę może dotykać każdego, tak? To, że ja jeżdżę tym samochodem, czy próbuję nim jeździć i obijam się w różnych miejscach, to znaczy, że każdy może jeździć tym samochodem i że to jest naprawdę dla każdego. I można mówić, że jestem jakimś testowym kierowcą i tak dalej, ale testowy kierowca nie robi samochodu. Znaczy, no to nie jest historia o testowym kierowcy, to jest historia o samochodzie. I to też oczywiście trzeba mieć świadomość, jak różne są tutaj nasze skuteczności i pola. Ja zajmuję jedno z takich, ja sobie znalazłem pewne pole, tak, w mówieniu o wierze, tak 10 lat temu. Ja je po prostu staram się konsekwentnie uprawiać. To jest moje pole. Są też inni, którzy mają inne pola. Ostatnio mi tam na Facebooku znalazłem, koleżanka przesłała chyba był wywiad w Gościu Niedzielnym z ojcem Michałem Zioło, który był kiedyś dominikaninem, a teraz jest trapistą. I ojciec Michał Zioło, mnich, no tam jedzie po nas wszystkich, którzy się zajmujemy różnymi rzeczami, mnie tam też wylicza, prawda, że jak jest dworzec, to ja tam będę chodził i rozdawał broszurki, jak się nie bać wsiąść do pociągu i coś tam, i tam jedzie jeszcze po innych, którzy robią różne inne rzeczy, a mówi, że mnich to jest ktoś, kto stoi na tym peronie, to jest bardzo fajne, co on mówi, i stoi. I ludzie przychodzą i myślą sobie, kurczę, jak on stoi, to znaczy, że pociąg jakiś przyjedzie. I jakby nic więcej nie trzeba, tak, bo po prostu on stoi, czeka na pociąg. I tego też czasem trzeba, żeby po prostu być, tak, w tym wszystkim. I jakby tym byciem też, znaczy byciem widzisz, jak to, znaczy no znowu, teraz można powiedzieć, że ja jednak chcę w jakiś sposób się pokazać i chcę pokazać, odsłonić się, tak, może w ten sposób z tym, w co wierzę. Chcesz, ale jeśli tego nie chcesz, to i tak to chcesz. Nie, wiesz co, mówię twoim językiem teraz. Inaczej powiem. Ja nie chcę tego ukrywać, bo nie wiem, czy chcę to pokazywać, natomiast nie chcę tego ukrywać. I to też może, wiesz, ta cała kokieteria, którą teraz toczę tutaj ze sobą. Bo wiara, też twoja wiara nie po to jest, żeby pod korcem stała. Tylko widzisz, no znowu ja mam z tym problem, jak ty to mówisz, dlatego że jak ty to mówisz, to ja sobie od razu myślę, że wyhodowałem już swoją wiarę do takiego stopnia, że teraz mogę wyjść i ją pokazać. Ja wiem, że to jest wszystko palcem na wodzie pisane, te moje osiągnięcia w dziedzinie wiary. Wiesz. Ktokolwiek by to nie był, zawsze będzie palcem na wodę. Albo papierem. Zgadzam się, ale to wiesz, to też niesamowicie to daje takie poczucie spokoju, to nieprawdopodobnie urealnia, to daje takie poczucie zadomowienia się w wierze, że to, czy Pan Bóg Cię kocha, czy Cię nie kocha, nie zależy od Twoich osiągnięć na tej niwie. To nie jest mecz piłkarski, w którym chodzi o to, żeby, wiesz, nie dać sobie strzelić gola i dowieźć wynik do przerwy. No to zupełnie nie o to chodzi. Że ten Pan Bóg zawsze będzie, że on... I to nie jest excuse w tym momencie, tylko że ja się czuję z nim bezpieczny, ponieważ wiem, że nic w tej relacji nie zależy od moich wysiłków i od moich osiągnięć. Ja jedyne, co mogę zrobić, co mogę się starać zrobić, to, że autentycznie staram się pilnować bycia z nim. A całą resztę, jeżeli on zechce, to we mnie zrobi. I to nie jest pobożna kokieteria człowieka, który teraz będzie siedział i się umniejszał, prawda? A wy będziecie mówić, och, jak on się cudownie umniejsza. Ja miałem kiedyś do czynienia z pewnym ruchem, z którego wystąpiłem, to był jeden ruch, do którego należałem, mówiąc szczerze, gdzie zobaczyłem, gdzie dwie panie kłóciły się, która jest bardziej pokorna, ale one się kłóciły z dwie, która jest mniej pokorna, tak? Bo jedna mówiła, że nie, ja jestem mniej pokorna, a druga mówiła, nie, to ja jestem mniej pokorna, nie masz racji. A ta mówiła, nie, ja to jestem w ogóle pod nóżkiem, śmieciem i tak dalej i nic nie znaczę. A ta druga mówiła, jeżeli nic nie znaczysz, to ja nie znaczę do sześcianu. I tak się nawzajem mówiła. Ja sobie mówię, że jestem wzorem pokory, gdyby ktoś się pytał. W pokorze mnie też nikt nie prześcignie. No, tak, to jest skromność. Chociaż to mamy ten sam problem. Trochę podobnie jesteśmy.